Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Fajnie, że się dzisiaj po raz kolejny widzimy. Wiecie na pewno, że dzisiaj jest drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego i ten dzień tradycyjnie nazywamy Lanym Poniedziałkiem. Dlaczego w tym dniu tradycja nakazuje polewać się wodą? Chyba przede wszystkim dlatego, że Zmartwychwstania Pana Jezusa nie można przespać. Więc jak ktoś śpi, nawet duchowo, to trzeba go polać wodą, żeby się obudził. Nawet Pismo Święte mówi: zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Mam do was dwie prośby. Pierwsza prośba do dzieci. Polejcie dzisiaj wodą swoich rodziców i starsze rodzeństwo. A druga prośba do rodziców, jeszcze mocniejsza. Polejcie jeszcze mocniej wasze dzieci i powiedzcie im, że to robicie w imieniu księdza Ireneusza. Jak lać wodą? Mały instruktaż. Wodą leje się tak. O. No i patrzcie. Wesołego dyngusa. I niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.